bardzo się cieszymy, że jako Dom Anioł Stróż możemy być partnerem takiego niezwykłego wydarzenia, które jest już właściwie w ogóle 14. edycją, natomiast drugą katowicką. Takie wydarzenia jak mecz charytatywny to jest taki moment, kiedy się można dobrze bawić w dobrej sprawie. I do tej zabawy zapraszam serdecznie. Każdy tak naprawdę może pomóc, kupując bilet po prostu na ten mecz. A cały dochód ze sprzedaży tych biletów trafia na pomoc dzieciakom, które są w trudnej sytuacji, a mając na uwadze trudne czasy, którymi się bardzo martwimy jako organizacja, jakby prosimy podwójnie o tą waszą obecność i o wsparcie. Będziemy grali w siatkówkę, będziemy grali w koszykówkę, tak więc jak to się mówi, wszystkie ręce na pokład, wszystkie umiejętności trzeba w sobie zebrać, no i stoczyć bardzo fajny mecz, który przyczyni się do pozyskania środków na działalność i funkcjonowanie Domu Aniołów Stróżów. Kabarety wspierają tą szczytną inicjatywę, ale to, na co zbierane są pieniądze, to nie jest żart. Nie, to jest bardzo poważna sprawa, dlatego kabareciarze prywatnie są poważnymi ludźmi i poważnie podchodzą do tej imprezy. Na samej imprezie pokazują swoje oblicze kabaretowe, ale poważnie podchodzą i w miarę możliwości przyjeżdżają, bo już większość kabaretów była na tej imprezie i reklamuje dalej. Jak czas pozwoli, terminy pozwolą, to przyjeżdżają. No na pewno ambasadorem i taką twarzą będzie Jerzy Dudek, już potwierdził, na pewno Darek Dudek, jego brat, zresztą my zawsze w teamie grają. Bartek z Marsligi, jak słyszeliśmy przed chwileczką tutaj na konferencji. Także myślę, że no i żużel, i piłka, i aktorzy, i muzycy. Ostatnio choroba mi przeszkodziła w tym, żeby wspólnie właśnie wystąpić na jednym boisku z tymi właśnie największymi gwiazdami sportu i kultury. A więc mam nadzieję, że w przyszłym roku na wiosnę nic nie stanie na przeszkodzie i rzeczywiście wspólnie zagramy bardzo dobry mecz.